Dzień dobry i dobry wieczór. Rozpoczynamy 16 odcinek nowego tygodnika kulturalnego. Jesteśmy dzisiaj, mam nadzieję, w uszach na całym świecie naszych słuchaczy. To jest nasze spotkanie powakacyjne, więc też pewnie udzielać się nam będzie to, co widzieliśmy i przeżyliśmy w wakacje, ale jednocześnie to, co już teraz się zaczęło, czyli maraton filmowo-książkowo-festiwalowo-muzyczny. Ale zanim zaczniemy, to chciałam podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nowy tygodnik kulturalny. Bardzo, bardzo dziękujemy tym, którzy są z nami. Patronite. Tak, już słuchać, że jest ze mną Kasia Borowiecka, ale nie tylko. Prosimy oczywiście o więcej, polecamy się uwadze tych, którzy lubią słuchać o kulturze, no i lubią też, kiedy ta rozmowa o kulturze jest wielogłosowa. A zatem Katarzyna Borowiecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Adam Gawęda, krytyk komiksów. Jakiś tam, cześć. No, fan komiksów, tak bym powiedziała. Ewa Świerżewska, która u nas no, zawsze przynosi fantastyczne rzeczy dotyczące kultury dziecięcej. Dzień dobry. Łukasz, no teraz patrzę na Łukasza Maciejewskiego, którego widzę na ekranie, bo ty jesteś, Łukasz, dzień dobry, w Koszalinie, tak? Tak, w Koszalinie. Na kolejnym festiwalu filmowym. Łukasz do domu wróci około 30 września, z tego co już zdążyłam podsłuchać. Szymon Kloska Ale do Krakowa, w Warszawie wcześniej. Tradycyjnie Szymon Kloska w Krakowie właśnie. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry, hej, hej. Nowy tygodnik kulturalny. Trzeba też powiedzieć, że jest fantastyczny sezon festiwali filmowych i no, ćpamy jak się da wrażenia filmowe i pewnie wielokrotnie będziemy z tych takich różnych kontekstów dzisiaj korzystać, bo nasze tematy jakoś tak sprzyjają. Zakończymy rozmową o nowym filmie Pawła Łozińskiego, gdzie nieustannie pada pytanie o sens życia. I myślę, że to jest generalnie wątek naszego dzisiejszego spotkania i będzie się on przejawiał we wszystkich naszych propozycjach. Wskakujemy do kina i zaczynamy od filmu Aida. A jeżeli chodzi o festiwale, w Polsce pokazywany był też po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Gdyni, ale tym przedziwnym, listopadowym. Grudniowym nawet. Nawet grudniowym, tak, bo to ten, który się odbywał, trudno nawet powiedzieć, że hybrydowo, bo on właściwie, to był przedziwny festiwal. Myślę, że Łukasz ma podobne wspomnienia, bo akurat my mieliśmy jako nieliczni mieć okazję być na miejscu w Gdyni w grudniu na festiwalu filmowym, więc to rzeczywiście było doświadczenie przedziwne. Aida się tam pojawiła, dlatego że to jest koprodukcja wielu państw europejskich, ale między innymi warto tutaj wymienić wśród innych polskich nazwisk Ewę Puszczyńską, która jest jedną z producentek tego filmu. I Irenę Melcer, która pojawia się na ekranie, tak, w roli asystentki medycznej. Wspaniała aktorka. No, być może nie jest to duża rola, ale bardzo mnie ucieszyła jej obecność. Przechodzimy do samego filmu, bo Aida teraz wchodzi do kin. No, to nie jest prosty film, to nie jest łatwe przeżycie, zwłaszcza, że wiemy, jaki będzie koniec. Mhm. Więc sednem tutaj jest droga. To ciekawe, że zaczęłaś i powiedziałaś o tej drodze, dlatego że ja chciałam od razu zacząć od tego, że trzeba sobie przygotować trochę więcej czasu na ten film, na jego przeżycie niż sam seans. Ja na przykład musiałam pójść na bardzo długi spacer po tym filmie i ten film też w taki estetyczny, przyznajmy, sposób, bo tam zresztą muzyka Antoniego Komasy-Łazarkiewicza również, kolejne polskie nazwisko, ale ona się pojawia w niewielu miejscach. I to jest film, który przenosi nas do lipca 1995 roku. Razem z Aidą, porażająca absolutnie w swojej wymowie rola serbskiej aktorki Jasnej Dziurcić, która jest absolutnie godna wszelkich nagród. Jeszcze może warto wspomnieć, że film był nominowany do Oscara w tym roku. Zresztą oparta na wspomnieniach mężczyzny, który był tłumaczem w bazie ONZ, w tak zwanej, tutaj cudzysłów jest ze wszechmiar adekwatny, strefie bezpieczeństwa koło Srebrenicy. I to są te ostatnie dni przed masakrą w Srebrenicy i Aida to jest bohaterka, która jest tam tłumaczką i z jednej strony jest pośredniczką pomiędzy Holendrami w bazie, a swoimi rodakami, sąsiadami, znajomymi, bo tam jest mnóstwo takich sytuacji, w których ona spotyka przez tych kilka dób swoich bliskich, bliższych i najbliższych. A z drugiej strony to jest właśnie jej droga coraz bardziej desperacka, coraz bardziej i ona ma świadomość i wszyscy my mamy świadomość, może wcześniej nawet, że skazana na niepowodzenie, żeby uratować męża i dwóch synów. Jest to absolutnie seans porażający i jest to kino też najwyższej próby. Ja bym chciała jeszcze wspomnieć dwa tytuły wcześniejsze Jasmin Liszbanić, bo to myślę, że warto wspomnieć, że ona się urodziła w Sarajewie w 1974 roku. Wojnę spędziła też w Sarajewie oblężonym. I ta historia
związana ze Srebrenicą, z masakrą w Srebrenicy. Z nią była od bardzo dawna i ona bardzo długo myślała o tym, że ktoś powinien zrobić ten film, ale sama go nie chciała robić, tak opowiada w wywiadach. I po Grbawicy, która przecież została nagrodzona Złotym Niedźwiedziem na Berlinale w 2006 roku, ona jeszcze zrobiła jeden film, który nie miał w Polsce dystrybucji, ale to jest tytuł For Those Who Can't Tell No Tales i to jest historia taka paradokumentalna, bardzo dziwny amalgamat gatunkowy z australijską aktorką Kim Verco. I to jest historia o Wiszegradzie i o tym, jak Kim Verco pojechała kiedyś z wycieczką i wynalazła sobie w przewodniku bardzo ciekawy hotel, w którym nie zmrużyła oka i bardzo jakieś przedziwne doznania miała w ciągu tej nocy. Coś nad nią wisiało, coś na niej siedziało, coś, jakaś energia ją dręczyła. I okazało się, że w tym hotelu w czasie wojny Serbowie urządzili sobie burdel, do którego sprowadzali muzułmanki bośniackie. I, no i właśnie tragedia tych kobiet, ta Gehenna, to jest jeden z tematów tego filmu. A dlatego mówię o tym filmie, że cały czas jednak powraca wciąż to zakłamywanie pamięci, to wycofywanie się z rozmowy w ogóle. I to też powraca w Aidzie. Coraz bardziej, mam wrażenie, mój głos się wręcz obniża, kiedy mówię o tym tak, filmie. Tak, ale w ogóle, kiedy mówisz przeżycie. O tym filmie, to ja mam coraz bardziej takie ciarki, które przypominają mi to, co właśnie miałam oglądając ten film, którego narracja jest taka rwana, właściwie przyspieszająca, tak jak wydarzenia przyspieszają w tym filmie i wiemy, że no nadchodzi. To, czego ostatecznie nie zobaczymy, tylko zobaczymy... Puls przyspiesza bohaterce, tak. Myślę, to w tym samym rytmie to się wszystko dzieje tam. Więc no, ten film po prostu oddziałowuje strasznie. Ja muszę powiedzieć, że od czasu książki Wojtka Tochmana jakbym kamień jadła. Ja po prostu wtedy pomyślałam sobie, że ja mam po prostu już dosyć i nie jestem w stanie więcej przyjąć tych opowieści z wojny dotyczącej byłej Jugosławii. I ten film był takim pierwszym właśnie wejściem znowu do tego świata po długiej przerwie. No i pewnie będę to odchorowywała bardzo długo, ale bezwzględnie jest to temat antyczny, stąd tragiczny. Ta Aida tutaj się świetnie umiejscawia. Komu oddajemy głos teraz? Ale ten film, to ja powiem tylko dwa zdania dosłownie. Ten film jest przerażający w szerszym kontekście. On pokazuje, że ani Europa, ani w ogóle ludzkość, współczesny człowiek nie odrobił lekcji Holokaustu i w ogóle nie odrobił żadnej lekcji historii. Historia się będzie powtarzać i powtarza się tak jak powtórzyła się w Srebrenicy, tak będzie się powtarzać i w Afganistanie, czy w Syrii, czy na Ukrainie. Nikt za nic nie odpowiada politycznie, moralnie. Wszystko się rozmydla i my się niczego jako ludzkość nie uczymy. Zjadamy własny ogon. Do niczego to nie prowadzi. Ci skauci z Holandii, którzy tam mieli te błękitne hełmy i mieli cokolwiek robić, albo kogokolwiek chronić, byli jak wyjęci z jakiejś opowiastki dla małych dzieci. Ci ludzie przerażeni, ten tłum, którym rządził strach i taka wola przeżycia i ci bezwzględni oprawcy. Ale to jest coś, co się wielokrotnie powtarzało i będzie się powtarzało, bo naprawdę niczego się nie uczymy. Jest tam zapowiedź też naszych czasów. Za chwilę oddam głos Łukaszowi, widzę twój znak. Mianowicie Serbowie dokumentują to wszystko, prawda? To już jest takie przeniesienie do XXI wieku i tych insta czasów, kiedy trzeba mieć zdjęcia, filmy, żeby propaganda. Tak, wykorzystywać je skutecznie. Łukasz? Chciałbym też zwrócić uwagę, zgadzając się z waszymi wypowiedziami, trudno się nie zgodzić i podzielając ów niepokój po seansie i długo jeszcze po seansie, to myślę, że kino musi przypominać i kino musi pokazywać, no nie musi, bo obowiązku nie ma, ale powinno, o to jest to słowo, powinno pokazywać, jak wyglądał świat i przewaga być może nad innymi mediami polega na tym, że po pierwsze ta przyswajalność tego świata, pomimo wstrząsu, który generuje tak mocny przekaz, jakim jest Aida Jasmilis Banić, ma w tym przypadku poza wizualizacją albo transkrypcją rzeczywistości, która byłaby nie do wytrzymania, nie do zniesienia, albo paradoksalnie działałaby słabiej, gdyby twórcy pokazali tę masakrę, w której, przypominam, w ciągu kilku tygodni zginęło 8373 mężczyzn, dzieci, chłopców i ojców muzułmanów zamordowanych przez Serbów. I to nie, jak Kasia powiedziała, nie wydarzyło się w jakiejś prehistorii, tylko dokładnie w 1995 roku w Srebrenicy. I gdybyśmy może to zobaczyli in extenso,
to wymiar byłby słabszy niż gdzie oglądamy to, co jest siłą tego filmu. Po prostu przerażone oczy masy, której nie widać, i przerażone oczy jednej kobiety, która chce bronić swoją rodzinę, swojego męża, swoich synów. I tylko tak, jednostkowo, tylko tak, czy za pośrednictwem liczby pojedynczej, czy mnogiej, ale obdzielającej niewielką grupę, możemy opowiadać o tej historii, o każdej historii, która jest nie historią znowu prywatną, czyli jakimiś kłopotami rodzinnymi, mniejszymi lub większymi, ale historią ludzkości. I zwłaszcza tutaj, powiedziałaś, Agnieszko, o tym sezonie festiwalowym. Ja jestem rzeczywiście w Koszalinie. Jedno słowo muszę powiedzieć, na festiwalu Integracja Ty i Ja, bo to jest festiwal, w którym jestem w hotelu. Mieszkają ludzie z zanikiem mięśni, żołnierze po Afganistanie, ze stwardnieniem rozsianym, z zespołem Downa, i to jest festiwal adresowany dla nich. Oni cały rok czekają, mają tu wszystko za darmo. Spotykamy się, rozmawiamy i wasza rozmowa uruchomiła we mnie to, co na przykład wczoraj widziałam, wczorajsze rozmowy z dziewczyną, która jest z Zakopanego i która zdobywa partię gór, wnoszona przez grupę 13 silnych chłopców, którzy kolejne szczyty zdobywają ją, niosąc ją i co 7 minut zmieniając, bo ma zanik mięśni. I nagle to zderzenie tej masakry i zderzenie bólu świata, który może być jakimś nieśmiałym uśmiechem, bo ja tutaj w Koszalinie to wszystko oglądam, sprawia, że jako człowiek jestem pełniejszy. Dzięki kinu. Właśnie dzięki kinu. Tyle. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. No, bezwzględnie polecamy ten film. Kasia, jeszcze dosłownie jedno zdanie kontekstu, tylko że aktorzy, którzy występują, i właśnie Jasna Dziuliciś, która gra Aidę, i Borys Isekowicz, który też już pojawiał się w filmach Jasmin Iżbanić, który gra Radko Mladicia. To jest małżeństwo, tak na marginesie. I to są serbscy aktorzy. I też podkreślane jest to w różnych rozmowach, jakim ryzykiem i jakim wyzwaniem dla nich było zmierzenie się. I z tego, co wiem, to chyba jeszcze właśnie w tej części Bośni i Hercegowiny serbskiej się nie odbyły pokazy tego filmu. Mi się wydaje, że wielu Polaków ma okazję w ogóle dotknąć tego, jak ta wojna się odkłada, bo tak chętnie podróżujemy do Chorwacji na przykład. Proszę zwrócić uwagę, jakie właściwie pierwsze pytanie sobie zadają tamtejsi mieszkańcy. Gdzie mieszkałeś przed wojną? To jest podstawowe pytanie. W ten sposób oni mniej więcej potrafią wskazać, jakie były dalsze losy. No ale kino to jest też te odruchy, te drżenia, które mamy, ale rozrywka i roller coaster prawdziwy, bo teraz przeniesiemy się tak maksymalnie do innego świata, że nie wiem, czy można bardziej. Nie umówiliśmy się, kto wprowadza Najmro i kto wprowadza ten komiksowy trochę szał. Łukasz, Szymon. Kasia? Szymon nie. No to, może Łukasz. Łukasz się pięknie uśmiecha teraz. Najmro, bo się uśmiechasz, widzę, że już ci gra muzyka. Ja tylko powiem może od siebie, że pierwszy raz zobaczyłam tak świetnie pokazaną w polskim kinie ten moment przejścia od czasów, kiedy były ważne zespoły i piło się wódkę, do czasów, kiedy ważny stał się rave i zaczęto brać piguły. Dziękuję. Najważniejsze momenty w naszej historii. Dokładnie. Łukasz? To też w tym filmie jest. Tak, znakomity pełnometrażowy debiut Mateusza Rakowicza. Scenariusz napisał, to ciekawostka, Łukasz Maciejewski, ale nie mający ze mną nic wspólnego. Jest Łukasz jeszcze? Maciejewski. Znakomity scenarzysta, który pisze coraz więcej i coraz częściej. M masz w środku, Łukasz M. Maciejewski. Ja bardzo często odbieram gratulacje w jego imieniu, za co przepraszam Łukasza M. Maciejewskiego, którego zresztą nie znam. Wracając do tematu. Najmro jest kinem gatunkowym, na które chyba czekaliśmy, bo no u nas, i cieszę się bardzo, że ten film jest omawiany w Tygodniku Kulturalnym. My zawsze staraliśmy się być w awangardzie i w nowym Tygodniku Kulturalnym również, czyli lubimy komiksy, lubimy kino gatunkowe, jeżeli jest udane, i z reguły omawialiśmy i chwaliliśmy, kiedy było warto. Natomiast generalnie takie filmy są wciąż u nas traktowane z przymrużeniem oka, że no komedia, horrorów nie ma, więc tutaj ulga, ale generalnie, że te filmy, one też się często po prostu nie udawały. Natomiast to jest nowe pokolenie już twórców, którzy nie mają kompleksów, oglądają, no i myślę, i Tarantino, i Guya Ritchiego, i tę listę można by mnożyć. I ten film jest nonszalancki, ale
Jest to nonszalancja nie wynikająca z ignorancji, nieudolności, tylko właśnie z precyzyjnego rysunku poznania, rozeznania konwencji gatunkowych. Najmrocki to jest postać, która myślę temu pokoleniu, które wybierze się na Najmro, nic nie mówi i myśl może dobrze. Ja gdzieś musiałam wyjąć tę postać z niepamięci i może moi rodzice pamiętaliby lepiej. Zdzisław Najmrocki, lata 80. Postać jakoś tam oryginalna na pewno, bo 29 razy uciekał z więzienia i był taką gwiazdą mediów. Dzisiaj byłby gwiazdą tabloidów, wtedy no jeszcze... Na Instagramie miałby konto 5 milionów followersów po prostu. Każda ucieczka tam dokumentowana tam w Instastory. Live. Na 100% tak by było, zresztą on doskonale jak na owe czasy zdawał sobie sprawę z siły tej swojej kariery, pisał wiersze, okropne zresztą, okropne grafomania. I tyle o Najmro jako postaci, bo tak naprawdę on tu jest pretekstem do tego, o czym Agnieszka powiedziała, jak zmieniał się świat, utrzymany w ciekawej konwencji kolorystycznej, jakichś takich ochrów, szarości, rdzawych kolorów, zdjęcia Jacek Podgórski z dzwonami, z nonszalancją też i świetną rolą, nieoczekiwanie dobrą rolą, ja bym powiedział, Dawida Ogrodnika, bo ja chyba takiego luzu się po nim nie spodziewałem. On takim jest aktorem zadaniowym, ale tam w ogóle jest w tej obsadzie i Sandra Drzymalska świetna i Masza Wągrodzka, nowe nazwisko w polskim kinie, bo w teatrze już jest od jakiegoś czasu doskonale ją znamy i Kuba Gierszał, dawno nieoglądany, no i ten luz, o którym mówiłem i gdybym miał to podsumować jednym słowem, to właśnie byłby to luz w opowiadaniu o tamtych czasach i luz, który wierzę w to głęboko, spodoba się najmłodszemu widzowi, który de facto jest takim głównym widzem w kinach. Tak, ten film jest szyty na to, żeby był przebojem. Podobał wam się. Zdecydowanie. Tak, patrzę na was. To może ja krótko i już się nie będę odzywał. Dobrze. Taki mój wewnętrzny dwugłos. Jeden oczywiście, bardzo dobrze, że to jest takie kino popowe, rozrywkowe. Kino środka się panoszy i jest robione bardzo dobrze. I że nowe pokolenie przynosi nam tą wiarę, że uczy się tego kina rozrywkowego i to kino jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo fajnie, że PRL w tym filmie wygląda jak świat, w którym się chciało żyć i był wspaniały i pełen możliwości, zwłaszcza później przełom PRL-u i wczesnego kapitalizmu. Bardzo fajnie, że mieliśmy takie kolorowe i świetne postacie i ten dwugłos, dziaderski głos. Pamiętajmy, że Najmro to tak jak reklama Coca-Coli. To był bandyta, to był człowiek, który miał krew na rękach, który bił ludzi, który nie szanował ludzi i który finalnie zabił dwie młode osoby, bo ta jego nonszalancja do tego prowadziła. Ale oprócz tego naprawdę świetne. No tak, jego biografia rzeczywiście różni się od tego takiego mitu, który buduje ten film właśnie na zasadach popkulturowych. Ja jestem zachwycona, mogę tylko podpisać się pod tym, co już zostało powiedziane i zachwycona jestem tym luzem, zachwycona jestem tym, że być może, abstrahując od tego, co Adam przed chwilą powiedział o Najmrockim, to jeszcze jest... Już skupiając się wyłącznie na filmie, na sposobie opowiadania tej historii, liczę na to, że ten film się przyczyni do tego, że wreszcie przymiotnik komiksowy będzie absolutnym pozytywem i komplementem, bo rzeczywiście trzeba też wspomnieć, że Mateusz Rakowicz jest absolwentem ASP. To jest też to pokolenie twórców, które niekoniecznie zmierza do szkoły filmowej na reżyserię, tylko uczy się kina z innych źródeł. I też to widać, że to jest wszystko wyoglądane, że to jest wszystko naprawdę... Bo on był storyboardzistą też. Tak, on był storyboardzistą. Agnieszki Holland, Łukasia Adamik przez wiele lat i rzeczywiście też ta współpraca z Jackiem Podgórskim, no tu się wszystko zgadza pod strony wizualnej, też to, co zrobili scenografowie. No jestem tutaj absolutnie pełna zachwytów. Tak, to chyba jest właśnie to podejście plastyczne, że on miał materiał nagrany, podobno największy green screen powstał na potrzeby tego filmu. Giełda samochodowa. Już tak nie wygląda tak jak 40-latku, nie ma takich giełd. Ale jednocześnie, że dla niego tak naprawdę ten film się zaczął na stole montażowym i to tam on zaczął być robiony. Ewa? No właśnie, i najlepsze jest to, że znowu niewiele mi zostało do powiedzenia, bo już wszyscy powiedzieli, ale trudno. O muzyce możesz powiedzieć. Tak, ja byłam zachwycona tą muzyką i doborem utworów, bo tak mi się przypomniały lata dawne. Ale tak naprawdę to ja byłam głównie zaskoczona tym, jak zobaczyłam w naszym scenariuszu, że będziemy oglądać taki film, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. I bawiłam się pierwszy raz od bardzo dawna bardzo dobrze w kinie, mimo że byłam sama.
To za chwilę oddam głos Szymonowi, który może gładko przejść od sekcji filmowej jednym zdaniem do sekcji książkowej. Tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle w tym filmie jest mnóstwo smaczków. Na przykład ja oglądałam go na pokazie w kinie Elektronik na Żoliborzu Warszawskim. I tam było w filmie występuje kino Tęcza, też kino żoliborskie, no ale już nie ma tej publiczności, więc tak to wszystko było składane, że sala widowiskowa kina Elektronik gra salę kina Tęcza, no ale w sumie dzielnica się zgadza. Tak, fotele, na których siedziałyśmy, były w tym filmie. Tak, w tym filmie pokazane mnóstwo, tam jest tego typu smaczków. Ja oglądałam, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, z wymagającą nowohoryzontową publicznością i to też był seans, w którym się taka energia wytworzyła, była pełna sala i wszyscy właściwie zostali na spotkanie z twórcami i fascynująca to była rozmowa, więc najsłabszym punktem tego filmu jest tytuł Najmro kocha, kradnie, szanuje. Tak, ale to może jak miało być jak taka wyliczanka z lat 80., tak, co tam sobie robiłyśmy na liściach akacji, ale wiecie, mi się jednak nie podoba wybór tej muzyki, chciałam powiedzieć, tylko że popróbujcie lepiej, ludzie filmu, bo już naprawdę film, druga część Roysta wyeksploatowała branie ciągle tych samych zespołów, Manam, Kombi, Aleją Gwiazd, Idziemy, Litości, lata 80., jak chce się przedstawić, można to zrobić innymi utworami, polecam The Very Polish Cut Out, taka seria płytowa, oni wynajdują takie smaczki, że no, mózg nie może przestać pracować. Szymonie, do grodu kraka i smoka przenosimy się teraz. Czy coś jeszcze do filmu? Jak ja już się dorwę do głosu, to tak szybko go nie oddam i skomentuję oba filmy może na sam początek i płynnie przejdę do literatury, która z Najmro się w ogóle wyjątkowo nam rymuje tym razem. Wrócę do przykrych tematów Aidy, a jednym słowem chciałem to tylko jednym zdaniem skomentować. Mianowicie usłyszałem kilkakrotnie ostatnio komentarz a propos tego, co się dzieje w Afganistanie. Komentarz, który mną po prostu przeraził i wstrząsnął pod tytułem to jest niesamowite, takie rzeczy nigdy by się nie wydarzyły w Europie. I słysząc to, natychmiast odsyłałem do książki Jakbyś kamień jadła Tochmana i dobrze myślę sobie, że mogę teraz też odesłać do filmu. No bo to, o czym mówiliście wszyscy tak naprawdę, czyli nieodrabianie lekcji, niezachowywanie pamięci, wydaje mi się, że kino może jakoś ponaprawiać, albo przynajmniej próbować naprawiać. I nawet jeżeli założymy, że te lekcje, o których mówił Adam, są nie do odrobienia, to nie jest powód, żeby ich próbować nie odrabiać, przynajmniej wciąż i wciąż. No a Najmro to jest rzeczywiście jakiś absolutny triumf polskiego kina gatunkowego, co bardzo cieszy. Kino gatunkowe, jak i literatura gatunkowa. Wiadomo, że przez elitystycznie myślących krytyków i krytyczki są zawsze traktowane per noga, nawet doświadczył tego Stanisław Lem, do którego chyba płynnie teraz mogę już przejść, czy nie? No oczywiście. Najpierw powiedz, czy to prawda, że nie wiadomo, kiedy urodził się dokładnie Stanisław Lem? Nie, to nieprawda, bo wiadomo, kiedy urodził się dokładnie, tylko są na ten temat bardzo odmienne i różne poglądy. To znaczy, jest jeden pogląd, który twierdzi 12, drugi pogląd, który twierdzi, że 13. Pogląd pierwszy jest trzymany twardo przez spadkobierców, rodzinę, tradycję, obyczaj, a pogląd drugi jest lansowany przez najwybitniejszą znawczynię i najwybitniejszą chyba biografkę Stanisława Lema, Agnieszkę Gajewską. To mówiąc szczerze, mnie w ogóle nie interesuje, bo krakowskie urodziny Lema trwać będą od 10 do 14 września, więc niezależnie kiedy Lem się naprawdę urodził, i tak trafiamy. Natomiast Adam wspomniał trochę o przekłamywaniu perelowskiej rzeczywistości przez film Najmro i mam wrażenie, że książka Wojciecha Orlińskiego, o której dziś będziemy opowiadać, jest książką, która w sposób kapitalny tą rzeczywistość odkłamuje i przywraca i tłumaczy. Lem w PRL-u, czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości. I jest to książka, którą sygnował Wojciech Orliński, ale w ogromnej większości napisał Stanisław Lem, bo książka składa się z listów najróżniejszych, które mamy dzięki temu,
temu, że w pewnym momencie nastąpił, to był, o ile dobrze pamiętam, 56 rok. Stanisław Lem zaczął korzystać z kalki i wszystkie swoje listy kolekcjonował i trzymał. I przez te listy, zresztą częściowo publikowane, no bo mamy chociażby kapitalny tom korespondencji Lema z Michaelem Candlem, mamy korespondencję Lema z Mrożkiem, więc część z tych listów była już publikowana. Natomiast to są listy zupełnie inne, zupełnie nowe, pogrupowane przez Orlińskiego w takich trzech kategoriach, jednym filmowym, drugim, przepraszam, czterech, bo jest rozdział filmowy, rozdział literacko-wydawniczy, rozdział taki dotyczący perelowskiej codzienności i nie tylko, no i rozdział motoryzacyjny, bo Lem, jak wiadomo, fascynatem motoryzacji był. I są to listy, które są bardzo śmieszne, bo Lem był obdarzony humorem niebyle jakim. Listy do bardzo różnych adresatów, nie tylko osób fizycznych, ale też instytucji. I listy, które pokazują, że PRL był rzeczywiście dość koszmarną instytucją, szczególnie jeżeli było się postacią wyjątkową, jeżeli osiągnęło się choćby kapinkę zawodowego czy artystycznego sukcesu, a taki był udziałem Stanisława Lema. I te jego potyczki z rzeczywistością rzeczywiście przyprawiają nas o ból głowy, myślę sobie z dzisiejszej perspektywy. Dla wielu pewnie te potyczki z młodszych pokoleń kompletnie są niezrozumiałe, ale Orliński to wszystko bardzo grzecznie i prosto tłumaczy i wykłada, bo no właśnie, bo ten PRL może się wydawać jakąś krainą absolutnie kosmiczną i nie do zrozumienia jak prawdziwy obcy z kosmosu. Myślę sobie, że poza PRL-em poznajemy też trochę lepiej Stanisława Lema, co zawsze jest przyjemne. On zresztą przyznaje się w jednym z listów do swojego furiactwa i to furiactwo rzeczywiście w niektórych z tych listach wychodzi na plan pierwszy. Natomiast częściej chyba jednak Aumas obcujemy z jego poczuciem humoru. Nie wiem, jak wam się tą książkę czytało. Ja byłem bardzo zainteresowany, bo pewnie część z was wie, no ja, to jest moja wielka duma życiowa. Ja zrobiłem chyba 9 czy 10 wywiadów ze Stanisławem Lemem, w tym ten jeden słynny o adaptacjach filmowych, który gdzieś tam jest tłumaczony na wiele języków i jest taką moją zawodową wisienką na torcie i jestem naprawdę szczęśliwy, że na drugim roku studiów coś takiego mnie spotkało. Dzięki, a może pochwalę się profesorowi Lubelskiemu, który mi to załatwił. No i poznałem pana Stanisława Lema i lubiliśmy się i to w ogóle jest, długo można by opowiadać, bo też mam swoje anegdoty. Ale prawdę mówiąc, mnie to strasznie znudziło, Szymonie, wiesz. Ja to kino zacząłem czytać, bo wydawało mi się, dużo, dużo na ten temat też wiem. Niedawno też sporządziłem taki tekst właśnie ogromny do nowego napisu o adaptacjach filmowych Lema. To jest właśnie problem, jak się wszystko drukuje, że bez selekcji. To jest problem dzienników często, że to są rzeczy po prostu nieciekawe. Nawet przy całej inteligencji, ironii. Ja odpuściłem. Znaczy, czytałem tę pierwszą część, te 100 stron. Moim zdaniem to powinno być 20 stron najlepszych kawałków. No oczywiście doceniam wysiłek, pogrupowanie i redakcję, ale szczerze nudne. Dziękuję. Ja tylko sprostuję, bo to nie jest wszystko. Orliński rzeczywiście te listy przebrał, tylko być może jego miłość do Stanisława Lema była tak wielka, że niewystarczająco. Ja przyznam, że też odpadłem przede wszystkim przy niektórych fragmentach motoryzacyjnych, ale akurat ta całostka książkowo-wydawnicza była dla mnie absolutnie fascynująca. Ewa, to ciekawe, ja prawda? Bo dopiero Ewa się teraz pierwsza. Przyznał, tak, że teraz odpadł, przyznał, ale że na odpadł, początku tak, wchłonęło tak. Go całkowicie. Ja sobie zrobiłam sama selekcję, bo spodziewałam się, że przeczytanie 500 stron może być trudne, więc skupiłam się na tych wątkach literackich i wczuwałam się w biedne panie redaktorki, które otrzymywały te ironiczno, niemal agresywne listy, ale no
ten fragment był dla mnie bardzo ciekawy i też z punktu widzenia jeszcze pewnie młodszych ode mnie czytelników podobało mi się to, że Orliński jednak stał się takim pewnym tłumaczem tej rzeczywistości, te jego dopiski są praktyczne. Adam? Wojciech, co wszystko wie Orliński, w 2007 roku popełnił rzecz o Lemie i ona była świeża i ciekawa, bo wiodła od Sapulek przez taki świat kreacji Lema. Natomiast po wielu, wielu latach znowu wraca do Lema, bowiem Wojciech, co wszystko wie Orliński, lubi taki intelektualny spin. Bo no, ja nie mogę być obiektywny, bo Wojciech jest jedną chyba z dwóch osób na świecie, które mnie zbanowały na fejsie, więc nie będę obiektywny. Mnie nie można zbanować, bo ja jestem po prostu wcieleniem dobra. Naszym młodszym słuchaczom tłumaczę, że fejs to taki medium dla boomerów. Więc Wojciech to wszystko wie Orliński. W tym powrocie mnie jakoś nie obłaskawił tym intelektem i tym wyborem. I ciężka ta cegła jest i duża. I polecam to, co poczynił w 2007. Słuchajcie, ale to może ja tak ekumenicznie na zakończenie powiem, że... Poczekajcie, to ja muszę jeszcze sprostować, bo... Oj, ty ciągle musisz sprostować. O książce, co to są Sepulki, tak? No. A jeszcze w międzyczasie Orliński, nie zapominajmy, popełnił pierwszą... Ale to był jego debiut. Biografię. Tak, biografię po drodze, tak, czytaliśmy. Więc to jest tak naprawdę trzecia książkowa rzecz, którą Orliński o Lemie popełnił. Sprostowanie przyjęte, to ja ekumenicznie podsumowuję ten wątek, że to, jak opowiadacie o tej książce, świadczy o tym, jak ona po prostu może żyć. Każdy wybiera z niej to, co jest dla interesujące, bo dla mnie na przykład będzie to ta codzienność z kolei. I akurat brnąc przez te teksty, myślałam sobie, że gdybym miała zdawać do szkoły teatralnej, to jest fantastyczny jednak zbiór takich gotowców, które można byłoby przyswoić sobie i na egzaminie się popisywać przed komisją. Tak myślę, a nie tak jak ja kiedyś próbowałam dostać się do szkoły teatralnej, mówiąc utwór w stylu "Kochany Jezy mój, piszę do ciebie, a pisęcy płacę". Nie przyjęli mnie oczywiście, więc rozumiecie, że... Chciałaś być aktorką? Agnieszka, chciałaś być aktorką? Zdawałam na Wydział Aktorski do Szkoły Teatralnej w Warszawie, teraz Akademii Teatralnej, i na Wydział Wiedzy o Teatrze tej samej szkoły, bo widocznie przeczuwałam, że teatr będzie mi znany od zaplecza. Słuchajcie, to teraz kończąc, fascynujący wprawdzie wątek, mogłabym o sobie opowiadać. Konfesyjny taki. Pytania. Ale idziemy dalej w książki. Lato, gdy mama miała zielone oczy, książkowe klimaty, znowu przenosimy się do Szymona. Tak, nim przejdziemy do lata, kiedy mama miała zielone oczy, ja chciałem jeszcze dwa słowa o Lemie, przepraszam was bardzo. Mianowicie wyszła jeszcze jedna książka, z której można sobie wybierać dowoli, i ta książka nazywa się Filozoficzny Lem, wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. Jest to rzecz o tyle kapitalna, że poza tekstami Lema dostajemy tu kilkanaście tekstów młodych polskich filozofów, którzy borykają się z a to epistemologią u Lema, a to z ontologią u Lema, a to z teorią literacką i tak dalej, więc można sobie śmiało z tego powybierać. A są to ludzie krytycznie i trzeźwo myślący i piszący na modłę anglosaską, a więc przejrzyście, zrozumiale i fantastycznie ta filozofia, która często odstręcza i odstrasza, w tym wypadku jest po prostu wciągająca. A teraz czas przejść do prozy mołdawsko-rumuńskiej, chyba tak trzeba powiedzieć, bo nie ma czegoś takiego chyba jak literatura mołdawska. Natomiast książka z tamtych rejonów świata do nas trafiła, Tatiana Tibulet, Lato, gdy mama miała zielone oczy. Ja tak naprawdę nawet nie wiem, jak tą książkę gatunkowo sklasyfikować, bo ona zaczyna się trochę jak jakiś psychologiczny thriller, ale jest bardzo oniryczna, bardzo dziwaczna i opowiada historię relacji syna i matki, opowiedziana z perspektywy czasowej, z perspektywy, która też fundamentalnie tą relację zmieniła, tudzież myślenie o tej relacji, a napisana jest w sposób inny zupełnie, bardzo właśnie baśniowo, oniryczno, tajemniczy. Nie wiem, jak wam się czytało tą książkę. Ja rzuciłem się na nią głównie dlatego, że literatury mołdawsko-rumuńskiej ci u nas specjalnie nie ma, więc po prostu z czystej ciekawości. Natomiast okazało się to dość odkrywczą dla mnie lekturą. Wreszcie można o czymś powiedzieć krótko i zamknąć temat. I to właśnie teraz zamknąłeś?
Czy to było twoje zdanie? No właśnie chwalę. Aha, to było pochwalenie. Ja jestem w trakcie czytania tej książki, bo muszę powiedzieć, że cały czas jestem zachwycona inną pozycją Natalii Hatalskiej, Wiek paradoksów, co łączy się z Lemem trochę. Więc przejście do Tatiany no jest dosyć specyficzne, no ale z pewnością to czytam do końca, bo no, no dla mnie każda opowieść o relacjach pomiędzy matką a dzieckiem to jest coś bardzo intrygującego, no i tutaj właśnie to jest. Ja przeczytałam niestety na razie dopiero początek i koniec. I myślisz, tak. Wszyscy zginęli. I miałam wrażenie, że to są dwie różne książki, ale jestem bardzo zainteresowana tym, co będzie w środku, więc jak tylko będę miała papierową wersję, a nie czytanie z ekranu, to będę czytała dalej. I tu mamy niespodziankę dla wszystkich rodziców i Szymon będzie szczęśliwy, bo Stanisław Lem powraca, także w naszych propozycjach w literaturze dziecięcej. Od dziecka indoktrynujmy Stanisławem Lemem. Mamy dwie propozycje. Zacznę od tej, co do której mam więcej wątpliwości. Jestem trochę zaskoczona. W serii Czytam sobie, która jest taką serią dla dzieci, które rozpoczynają przygodę z czytaniem, trzy poziomy trudności. Ukazała się książka Lem i zagadki kosmosu Marcina Barana z ilustracjami Tomka Kozłowskiego. I sięgnęłam po tę książkę jak zwykle z wielkim entuzjazmem i zaczęłam czytać i stwierdziłam, że albo się zestarzałam, albo... Ale litery widzisz, nie? Bo to jest takie... Coś, co łączy dzieci i seniorów. Litery na szczęście są widzę, bo są duże. Ale już mówię, czym byłam zaskoczona. Ten tekst, jak na tekst dla dziecka rozpoczynającego czytanie, jest bardzo, bardzo trudny i nie wiem, czy bardzo zachęcający do tego, żeby później na którymś etapie, kiedy Lem będzie lekturą w szkole, sięgnąć po tę literaturę. Tu mamy dwa takie elementy. Jeden autorski, a drugi trochę o Lemie samym, jako o sobie, taki króciutki informacyjny i to też one się różnią trochę stylem od siebie, ale mam wrażenie, że chcąc dobrze, autor troszeczkę przesadził i może to być trudne. Jak tu z Kasią przed chwilą stwierdziliśmy, świetne są naklejki na końcu. To jest takie kompendium dla rodziców, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z Lemem, którzy chcieliby się wprowadzić do świata. To jest jeden przykład. Przepraszam, ale muszę. Obłoki i tkanki. Elegancja energii, a kwark bywa powabny. Oto wielka scena kosmosu. Niepokojący rysunek do tego. Wiecie co, to jest książka jedna z wielu, tak jak i czasami są takie filmy i każdy jeden gatunek można tak schrzanić, to jest dla nikogo. Bo ktoś myślał, że pisze dla dzieci, a napisał coś, co ani nie jest dla dzieci, ani nie jest dla dorosłych. Dla dorosłych to jest niestrawne i trochę zabawne, ale takie jednak głupie. A dla dzieci to jest absolutnie intelektualnie nieczytelne i rozjeżdża im się świat i one nic z tego nie będą chciały, ani w ogóle nic z tego nie będą rozumiały. Więc tak się nie pisze dla dzieci, ani dla dorosłych, więc nie wiem, dla kogo ta książka. Kochane dzieci, wujkowie i ciocie z Nowego Tygodnika Kulturalnego stanęli w waszej obronie. Chyba, że Szymon chce coś sprostować, bo widzę, że robi jakieś tam ruchy w tym swojej krakowskiej pieczarze. Te książki w moim przekonaniu są albo porażką, obie, albo dowodem na to, że Lem po prostu nie jest dla dzieci i nie należy próbować to dzieciom serwować. Nie wiem, jak jest naprawdę. To znaczy, ja mam ten sam zarzut do obu książek, że one są po prostu dla nikogo. To znaczy, książka Marty Ignerskiej z cytatami z Lema jest w ogóle dla mnie jakimś produktem paraksiążkowym, który nie wiem, co chciał osiągnąć i nie wiem, do kogo chciał dotrzeć. Poczekaj, bo nie wyprzedzę faktów, bo Ewa jeszcze nie przedstawiła tej książki. Nie, ale to już Szymon chyba... Ale to ja bym jedną rzecz sprostował. Ja byłem dzieckiem, kiedy ja lubiłem Lema i on wcale nie jest tak, że nie jest dla dzieci. No, ale ty byłeś dzieckiem PRL. Znam z autopsji. To jest też dla dzieci. Świadomości. Też wam jedno zdanie tylko powiem, że pan Stanisław Lem, jak wiecie doskonale, nie znosił adaptacji filmowych swoich dzieł i w ogóle jakichkolwiek. I w tym rozmowie Ground, którą zresztą polecam, ona jest na stronie lem.pl, właściwie dobrze wypowiada się jedynie o spektaklu dla dzieci w grotesce, który zrobił Maciej Wojtyszko. I to jest właściwie jedyne dobre słowo na temat polskiej sztuki teatralnej wobec Lema, jak jest z siebie pan Stanisław Lem wyrzucił. W związku z tym myślę, że byłby zadowolony, że są próby
przekazania jego myśli najmłodszym widzom. Cóż z tego, że nieudane? Dziękuję. Jeśli chodzi o książkę Światlema z ilustracjami Marty Ignerskiej i z cytatami, z fragmentami utworów Lema, no ona ma zupełnie inny charakter i myślę, że jednak też jest do innego odbiorcy skierowana, do tego, który już umie składać te litery, już nie są mu tak duże litery potrzebne, do tego, który świadomie czyta. No i tutaj ta warstwa graficzna jest też istotna. Marta Ignerska jak zwykle szalona absolutnie. Bo ta książka ma zupełnie inne zadanie. Operuje Lemem na grafice i tak ma pokazać poetyckość jego myśli. Zgadzam i się. To są wyimki, które wręcz można czytać trochę jak jakieś romantyczne wiersze, które są napisane prozą. Kiedy Adam Gawęda zaczyna mówić o romantyzmie. Tak do tego można podejść i wtedy to jest zupełnie strawna rzecz. To jeszcze Ewa króciutko o kolekcji komiksów dla dzieci. Mam nadzieję, że lepszych niż dwie poprzednie propozycje. Ale jedna była dobra, bo nie była dla dzieci. No dobrze. No tak. Właśnie, to zanim przejdziemy do tego, co tam Adam ma komiksy nie dla dzieci. Ja mam dwa z szerszej serii. To są komiksy o naukowcach. Takie, no, wydaje mi się, że można powiedzieć, że edukacyjne. Książki edukacyjne przedstawione właśnie w formie komiksu. Nie, a właśnie ja odczepmy się. Stara edukacja czy nowa edukacja? Odczarowujemy dzisiaj przymiotniki komiksowe i edukacyjne. O właśnie, dokładnie tak. Arystoteles, głód wiedzy i Einstein, przeskok kwantowy. Trochę o życiu rzeczonych panów, trochę o ich odkryciach. Myślę, że bardzo ciekawa inspiracja do tego, żeby szukać dalej i żeby młody człowiek wiedział co nieco o różnych odkryciach i filozoficznych stwierdzeniach. Młody człowiek po prostu raz dreszcze biegnie do księgarni i chce wiedzieć co nieco o życiu. Dawajcie tego Arystotelesa. Dawajcie Arystoteles, wow, wow, wow. Yo, yo, Adam, przekazujemy ci głos a propos dalszego ciągu komiksowego. Od czego chcemy zacząć? Może od domu? To będzie tak smutno od razu, czy też Dom jednak... Dom Pakoroka? No. Ale nie, bo to jest hiszpański splin. Tam nie ma smutku. Nie nawet ma? Jak jest śmierć i umieranie, to nikt się nie smuci. Nawet jak ludzie są smutni, to jednak są weseli. I tak ten komiks jest sprokurowany, tak jest zrobiony. Te kolory mają koić, ta hacienda ma pozwolić zapomnieć, a jednocześnie cały czas kazać przypominać i te przypomina nie boli, mimo że to jest typowa rodzina, w której nie wszystko jest idealnie. I siłą tego komiksu największą jest to, że on nas oswaja ze śmiercią, bo my jako ludzie nigdy się z nią do końca nie oswajamy. To jest dla nas największy absurd tego, że na tej ziemi jesteśmy, że jednak będziemy musieli umrzeć. A tutaj ta śmierć jest nieunikniona, ona postępuje, ale to nie jest korozja, to nie jest nic złego. To jest coś, co jest po prostu tak dobre jak promienie słońca, jak opadające liście, jak zmiany w naturze, coś się sieje, coś się sadzi, coś rośnie, coś daje owoce, a potem obumiera. Fantastyczni bohaterowie z krwi i kości. W dwóch zdaniach w skrócie, rodzina wraca do domu, który jest już pusty, a pusty dlatego, że nie żyje ojciec, taka trochę głowa tej rodziny, a trochę głowa, która była też w chmurach w swoim własnym życiu. I zastanawia się nad sprzedażą tego domu, a jednocześnie ten dom jest pełen wspomnień, które do nich powracają. Niby brzmi to prosto, a jest to naprawdę fascynująca i piękna historia, że umieranie nie jest niczym złym, a życie jest jednym niekończącym się ciągiem rzeczy wspaniałych, jeśli dobrze i w odpowiednim słońcu na nie spojrzymy. To niezwykłe, że ty mówisz, że to jest komiks o śmierci, bo dla mnie to jest komiks o życiu. I bo to samo jest. O tym, że żyjąc tracimy życie, może zacytuję klasykę. Ale no jednak o tym, co po nas zostaje. Ten dom budowany przez całą rodzinę, ale pod nadzorem ojca właśnie, którego śmierć jest tą śmiercią, o której wspominasz. Jest też no jakimś takim symbolem tutaj pamięci, niepamięci, klęski, sukcesów, jakie się ma w rodzinach. I przede wszystkim tego wszystkiego, co kurczę, tak łatwo nam zapomnieć. I dopiero właśnie takie momenty jak ten, ostateczne, czyli decyzja, czy sprzedać, czy nie sprzedać, wywołują je ponownie. No, ja miałam taką melancholię cały czas czytając. Nie mogłam się oderwać, to powiem, ale melancholię, że kurczę, no, żeby nie tracić tych okazji, tych momentów, nie zapominać.
To taka iskierka powinna być, ten hiszpański sznyt, ten splin się powinien pojawić, to słońce i ta gra kolorów i wtedy ta melancholia naprawdę świetnie smakuje. Oni tu sobie piją winko, podlewają figi i wspominają, marzą i umierają, bo jednak przemijają i ta śmierć jest naprawdę bardzo dobra. Adam taką lekką ręką opowiada o tym komiksie, podczas gdy ja bym chciał wpaść w jakieś patetyczne i podniosłe tony, bo to ten komiks mnie po prostu rzucił na kolana. Uważam, że to jest arcydzieło. Rzeczywiście i o śmierci, i o życiu, ale ten komiks jest napakowany różnymi treściami, no bo relacje rodzinne są tu przedstawione fenomenalnie. Kapitalnie też jest pokazany moment historyczny, jakim było no takie trochę dochodzenie do siebie klasy robotniczej, czy dochodzenie do klasy średniej w konkretnym momencie hiszpańskiej historii, ale jest to też komiks o starości po prostu, do której Paco Roca ma jakąś cudowną rękę. Jego inny komiks nietłumaczony na polski, który jak zostanie przetłumaczony, to pewnie będzie nosił tytuł Zmarszczki, też jest tego kapitalnym dowodem. I ja myślę sobie, że jeżeli są ludzie, którzy mają poczucie, że są tematy, które są za trudne na komiks albo są niekomiksowe, no to ten tom jest najlepszym dowodem, że takich tematów nie ma. Po prostu opowieść o starości, przemijaniu, relacjach, to są wszystko rzeczy, które nie kojarzą się z obrazkiem, a są opowiedziane tym obrazkiem przede wszystkim. No ja mam małą siłę przebicia i już... No właśnie, jak się Szymon, prawda, naskoczył na ciebie w ogóle. Wszystko powiedział. Dla mnie niesamowite w tym jest to budowanie na nowo relacji i te wspomnienia, które sama, może to znaczy, że się starzeję, już po raz drugi to mówię, ale sama mam takie wspomnienia z różnych miejsc związane z osobami, których już nie ma i czytając ten komiks właśnie miałam takie uczucie, że to jest takie nasze bliskie i ludzkie. To co, przechodzimy do kolejnego, czy jeszcze Kasia albo Łukasz? Przechodzimy do kolejnego. Ja tylko mogę się podpisać pod wszystkim, co zostało powiedziane. Jest to absolutnie fantastyczna rzecz. A ja tylko rzeczywiście jedno zdanie powiem, że z tej perspektywy z Koszalina, jak was słyszę, to macie piękne głosy wszyscy. I musimy przyspieszać, mówię moim pięknym głosem. Alison Bechdel, Sekret nadludzkiej siły, to jest nasza druga propozycja. Alison Bechdel, chciałem dobrze coś powiedzieć o tym komiksie, no i spróbuję trochę powiedzieć dobrze. Więc Alison Bechdel zrobiła kiedyś Fun Home. To taka gra słów, bo Fun Home niby jest zabawa w tym domu, ale to też był dom pogrzebowy od Funeral. To była autobiografia, to też jest autobiografia, ten temat jej ojca, jej rodziny też się tu przewija. A tutaj opowiada poprzez fitness, poprzez tężyznę fizyczną, poprzez zmaganie się fizyczne z ciałem, przeintelektualizowaną historię i dojrzewania, i dorastania, i zmieniania się świata wokół niej. To jest dość ciężko strawne i akurat mnie nie porwało, bo ona zawsze balansowała na takiej cienkiej granicy przeintelektualizowania i intelektualnej emocji. I jak się przekroczy w jedną stronę, to tą emocję się traci, jej nie ma, tylko jest gadulstwo, nawet jeśli to gadulstwo jest w pewnym sensie mądre. No i tyle. Czuję się usprawiedliwiona, że nie mogłam się jakoś wciągnąć i wcisnąć w ten komiks. Ja muszę powiedzieć, że się z Mozołem jakoś tak z szacunku dla Alison Bechdel się przebijałam przez to i rzeczywiście być może jakieś lektury się z tego narodzą dalsze, bo rzeczywiście ten komiks jak zwykle u niej z bibliografią powinien być. Trochę miałam wrażenie, nie wiem czy to jest kwestia redakcji, bo Wojciech Szot to przetłumaczył, natomiast były takie momenty, kiedy mi się wydawało, że coś tam powinno być bardziej dopatrzone. Ja bym bardzo chciała, żeby wreszcie się po polsku ukazał jakiś zbiorcze wydanie jej pasków Dykes to Watch Out For i na to czekam bardzo i być może Timof się na to zdecyduje. Bo to bardzo są jej najlepsze rzeczy, paski i Fun Home, natomiast tutaj jest taki syndrom Marta Spiegelmana, który jest komiksiarzem jednego komiksu i potem już te inne próby są wokół niezbyt udane i jest to takie satelitowanie wokół sukcesu. Ale jest kilka fajnych plansz takich, no powiedzmy. No i Fun Home też się ukazał ponownie po polsku, więc może to jest ważna informacja.
to jest taka magia nowego tygodnika kulturalnego. Zamykamy temat komiksów, ale oczywiście polecamy bardzo, aby na własną rękę je sprawdzać. I wracamy do kina, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy. I też wracamy do festiwali, bo na festiwalu w Locarno, ale teraz na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity polską premierę miał film naszego gościa specjalnego. Paweł Łoziński jest z nami. Dzień dobry i dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy będziemy słuchani. Rozumiem. To jest ta magia przestrzeni internetowych. Tak jak w kinie. A właśnie, otóż to. Film balkonowy to jest temat naszej rozmowy, pana najnowszy film, który, no ja powiem za siebie, oglądałam tak, że nie chciałam, żeby to się kończyło. Miałam nadzieję, że będzie trwał 3-4 godziny, żeby nie wychodzić z tego pana balkonu i z tego świata. Piękny komplement, dziękuję. Film, który pozwala nam otworzyć wiele rozmów, oczywiście od najważniejszej, co jest sensem życia, po tysiące wątków, także takich, co jest sensem bycia artystą i życia z artystą. W jednej z pierwszych scen tego filmu widać pana córkę, która rozmawia przez telefon, mówiąc, nie, no z ojcem nie ma kontaktu całkowicie, cały czas siedzi na balkonie, więc może od tego zacznijmy, od tego rzeczywiście siedzenia na balkonie i pomysłu na sam film. No pomysł w ogóle był taki prosty, wziął się stąd, że chciałem trochę odmienić rolę, zazwyczaj to ja biegam z kamerą za bohaterami, a teraz sobie myślałem sprytnie, że oni do mnie przyjdą. Wygodnictwo. W pewnym sensie tak, ale potem się okazało, że to jednak jest kłopot. No i tak sobie pomyślałem, że zamknę świat mój w jednym kadrze pod balkonowym właśnie i wyczekam odpowiednio długo, to długo to się właśnie okazało, w sumie 2,5 roku, no to, że ten świat, czyli ludzie go zamieszkujący, przechodnie do mnie przyjdą i żeby uzyskam taki rodzaj przekroju właściwie społecznego przez nas wszystkich i łącznie z krajowcami nawet. O, no i taki to był eksperyment. Na początku wyglądało bardzo niewinnie, rzeczywiście potem się chyba trochę od tego uzależniłem. To, co moja córeczka Ida mówi właśnie, że nie ma z nim żadnego kontaktu, to było prawdą niestety przez długi czas. Moja kochana żona Agnieszka, gdyby nie ona, to tego filmu nie zrobił. Ona też występuje i też opowiada trochę, jest takim moim jakby odbiciem, opowiada o tym, jak to trudno jest. Żyć z kimś, kto siedzi na balkonie i robi film. Żyć z kimś takim, tak, który nagle się wystawił na zewnątrz, na rozmowę z innymi ludźmi i tam tkwi po prostu. Ale 2,5 roku to bardzo długo. Ludzie zdążyli chyba przywyknąć, że na balkonie na Saskiej Kępie w Warszawie siedzi facet i... Wieść się rozniosła na pewno. I nagrywa. No chyba tak, bo się stałem rzeczywiście... O to mi chodziło, że się zrobiłem takim elementem scenografii tego budynku. I tej ulicy, czy nawet tej dzielnicy, bo wiem, że mówili sobie ludzie o mnie, gdzieś tam ktoś podsłuchał i mi doniósł, że mówili, no już tam byłaś u tego faceta, co tam stoi z tą tyczką? No ja byłam, a co, ty byłaś? Nie, jeszcze nie. A warto? Wiesz, no słuchaj, nie jest tak źle, można spróbować, to jakoś nie boli specjalnie, więc... Taki eksperyment społeczny przy okazji się okazało, że rozmowa jest nam bardzo potrzebna do życia. I po raz kolejny, robiąc film dokumentalny, przekonałem się, że, no, że każdy chce być wysłuchany, że to jest bardzo ludzka potrzeba. Tak, tak. To jest taki film legenda nasza środowiskowa, bo Paweł, wydaje mi się, że to mogło trwać dłużej niż 2,5 roku. Kiedy się spotykaliśmy, zawsze wracał wcześniej czy później temat filmu balkonowego. I ja tak w pewnym momencie już sobie... pomyślałem, że ty może nas wszystkich wkręcasz, że ty wcale nie robisz tego filmu, tylko chcesz, żebyśmy pod ten balkon twój podchodzili i coś tam, jakiś eksperyment społeczny, socjologiczny wyczyniasz. I wczoraj w nocy obejrzałem film, jestem pod ogromnym wrażeniem. Serdecznie ci gratuluję po raz kolejny. Ten film powinno się oglądać, uważam, że jest znakomity. Powinno się oglądać jako trylogię z twoimi filmami, taka historia i siostry, które też gdzieś były podpatrywaniem czułym, to jest ważne bardzo, życia, bo... Taki film, taka opowieść o ludziach przechodzących, mówiących, właśnie mówiących, jest potrzebna nam jak jakieś lekarstwo naprawdę, jak jakiś zbiorowy antydepresant i poczucie, że nie jest z nami może tak źle, tylko każdy jest gdzieś biedny, każdy ma swoje kompleksy i każdy potrzebuje, żeby zostać wysłuchany. A ty, Paweł, masz to jako dokumentalista, jako człowiek, na tyle, na ile się znamy. Tę cechę, która pozwala ludziom się otworzyć. Ja też słucham, jakie ty pytania zadajesz, jak ty podprowadzasz te rozmowy. Jesteś pełnoprawnym, ale nie kabotyńskim w żadnym stopniu, bohaterem tej opowieści i
I rzeczywiście nie dziwię się ludziom, że oni ci odpowiadają tak albo inaczej. I też nie chciałbym zagadać tej rozmowy, ale na dwa aspekty chciałbym jeszcze drobne zwrócić uwagę, że dla mnie to jest opowieść o pracy reżysera filmu dokumentalnego. Na czym to polega? Kim jest reżyser dokumentalista? To jest raz. A dwa, że jest świetnie zmontowany, jest wygrany rytmami, muzyką Jana Duszyńskiego. Niby to jest takie łatwe zrobić taki film, a to jest cholernie trudne i wam się powiodło. Bardzo ci dziękuję. No bardzo dziękuję. Wiesz, ten film się zrodził z takiej potrzeby właśnie rozmowy, która jest, wydaje mi się, u nas dzisiaj w Polsce w zaniku, a ludzie mają wielką i potrzebę, że właściwie jest niedosyt, a w pełnej ciągłej sprzedaży, jak to kiedyś mówiono, za komuny jest agresja, niechęć, warczenie na siebie, więc zrobiłem to z czystej potrzeby poznania tego, z czym ludzie idą dosłownie przez mój kadr, a metaforycznie przez życie, co mają w głowach i sercach. Chciałem się temu przyjrzeć i przysłuchać z wielką ciekawością i każdy dzień zdjęciowy niósł no, niesamowite po prostu historie. Ja ciągle mam poczucie tego, że można by zupełnie inny jeszcze film z tego zmontować. Ale bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie komplementy. To nie była łatwa robota. My siedzieliśmy z Piaskiem Wójcikiem, to jest taki duet wspaniałych montażystów, przez no, prawie rok właściwie, wybierając, kombinując, jak z jednej strony zachować takie poczucie ciekawości, które ja sam miałem kręcąc, żeby to się przeniosło na widza, a z drugiej strony, żeby to nie było chaotyczne, przypadkowe, ale z trzeciej, żeby zachować taką też przypadkowość tego, jak ludzie wchodzili mi w ten kadr właśnie. No, czyli udramatyzować, ale jednocześnie, żeby nie było widać tych naszych zabiegów montażowych, to było bardzo trudne. Ja też, żebyśmy się, przepraszam, tylko dokończę jedno zdanie, zgrali, czy też związali z bohaterami, prawda, którzy się wyłaniają dosyć szybko, czy to pani Zofia, czy pani Jadwiga, moja tak. Absolutna ulubienica. No tak. Też... Jadwiga czy Zofia? Nie, no Jadwiga. Pani wdowa. Jadwiga i nieważna wdowa. A moja Zofia, bo uważam, że ona swoją miotrą ten świat w ogóle, nie tylko mój kadr czyściła, ale ten świat jakoś porządkuje i trzyma. Pani Zofia nie żyje jest, prawda? Jak pani Zofia żyje? Żyje najbardziej. Tak, bo sprawdzałam napisy. A no ja miałem pani Zofii dużo. Nie, okay. Pani Zofia odpukać do zaczyni. Pani Zofia. To pozdrawiam panią historię. Jest, trzyma ten świat do kupy. Ona jest jak grawitacja po prostu. Kasiu. Nie, ja właśnie pod tym wszystkim, co już zostało powiedziane, podpisując się absolutnie, mam takie poczucie, że ten film człowieka najbardziej zamkniętego, czy nawet wręcz cynicznego, tak otworzy, że on pobiegnie na tę ulicę i właśnie z panią Zofią chociaż na moment się spotkać i pogadać. Bo ja właśnie o tym chciałam i o to chciałam zapytać, bo tam się pojawiają takie osoby, które wracają do pana, prawda? I to jest oczywiście pani Zofia, która jest tam bardzo blisko, no ale jest też Robert, który wraca. Więc jakby pan trochę mógł opowiedzieć też o tych osobach, które no, pierwszoplanowe, tą ścieżką tak montażową, którą poszliście, wyłoniły się jako te osoby, które powracają. No takie było założenie filmu, bo liczyłem się z tym, a właściwie liczyłem na to, że jak się ludzie zaczną pojawiać, to nie będą to tylko tacy jednostrzałowcy tak zwani, że dwa zdania, trzy ważne, ale i że tyle, ale też będą tacy, którzy będą wracać i trochę lepiej ich poznamy. I tak się rzeczywiście stało. Siłą rzeczy to byli najbliżsi moi sąsiedzi, czyli no, pani Zosia Dozorczyni, fantastyczna, ciesząca się tym, że może pracować i taki człowiek, który w tej pracy znalazł sens swojego życia, to bardzo jej zazdroszczę tego. I że codziennie może iść do pracy i codziennie ten sens ma, łapiąc zamiotłe i albo czyszcząc nasze klatki schodowe. Ona nie obsługuje tylko jednej kamienicy naszej, ona ma 14 kamienic na Saskiej Kępie i 14 chodników do odśnieżenia zimą. Pani Jadwiga, no, gaduła, kutliwa sąsiadka, podrywaczka i... A biją to i... Czy pan jest tylko na receptę, tylko dla żony? Co to jest za zdrada przecież małżeństwa? Jak ktoś lubi jadać nie tylko w restauracji, nie tylko w domu, ale też spróbuje w restauracjach to, co to szkodzi. Właściwie myślę, że ona tak żyła ze swoim mężem. Bardzo go kochała i tęskni za nim okropnie. Poruszająca postać, taka właśnie gdzieś ironiczna i dowcipna, ale pod spodem jest, jak w każdym z nas pewnie, jakieś cierpienie. No i Robert, fantastyczny bohater, przyszedł sam jak wszyscy zresztą, bo założenie było takie, że ja nikogo nie castinguję, tylko czekam, aż wejdą mi w kadr. Robert, no były kryminalista po odsiadce, chłopak, który nagle się okazuje, mówi świetnie po angielsku. Fantastyczna jest ta jego spowiedź, bardzo poruszająca, kiedy on przychodzi, opowiada o sobie i właściwie no, tak traktuje mnie i moją kamerę jak taki konfesjonał świecki. To wszystko, czego innym ludziom powiedzieć nie mógł,
powierzyć swojego życia, to mi to wszystko opowiedział. To było poruszające. No i DJ Angela oczywiście, sąsiadka. Przyznaję, że panią Angelę sprawdzałam potem w internecie. Nie wiem, czy wy też tak robiliście, że sprawdzaliście postaci, ale... Na ogół nie wybieram do filmu nigdy ludzi, którzy mają parcie na to, żeby w nim być, bo to się nie udaje, ale ona jest tak fantastyczną postacią. Wykład o chemii, tak się skleiła ze swoją aktorskim, swoim amplua, że trudno oddzielić jedno od drugiego, ale jest w tym... Też kawałek naszych czasów dzisiaj w niej, ja widzę. A propos tego, co powiedział Łukasz o tych dwóch wątkach, które go zainteresowały, czyli też czym jest praca reżysera filmów dokumentalnych i potem ta praca na montażu, czyli decyzja o tym, jaki świat zostanie pokazany, to z pana filmu wyłania się też taki świat, za którym ja bym chciała się pod nim podpisać, czyli na przykład świat z mojej perspektywy pełen równouprawnienia. Pojawia się tam starszy pan, który stracił swojego życiowego partnera, ale żyli całe życie w takim związku homoseksualnym, jednocześnie na zewnątrz utrzymując, że mieszkają. Tak, on zrobił coming out przed moją kamerą pierwszy raz w życiu. Ale są też dziewczyny, które żyją razem, wychowują dziecko. Czy to jest kwestia właśnie decyzji na montażu i podkręcenia, czy nasza rzeczywistość taka jest, ta pod pana oknem? Ona jest bardzo różna i to wszystko zależy od tego, jak autor na nią patrzy, bo gdybym chciał zrobić film o tym, że nasza planeta jest fatalnym miejscem do życia, ludzie są nic nie warci, to absolutnie mógłbym taki materiał też w tym filmie znaleźć. Ale uważam, że film powinien nieść nadzieję, wiarę i dawać poczucie sensu ludziom, że jednak warto. I taki materiał właśnie w związku z tym wybieraliśmy. Stąd moje pytanie, czy bycie takim gołębiem na własnym balkonie u skrzydła, czy w tych takich zwykłych rozmowach można odnaleźć takie poczucie szczęścia w takim zwykłym ludzkim kontakcie? Wszystko płynie, tak jak przy tym balkonie. Czy to wystarczy? Czy tam odnalazł pan takie właśnie poczucie, czy to u skrzydła? No ja miałem niesamowite szczęście, które polegało na tym, że po pierwsze mogłem codziennie do pracy wychodzić, co dla reżysera nie jest oczywiste. Spędziłem tam 165 dni zdjęciowych na tym balkonie i codziennie dostawałem coś od ludzi, jakiś prezent, jakąś historię, ale dostawałem przede wszystkim bliskość codzienną, taką wymianę, że naprawdę spotkałem ludzi świetnych, fantastycznych, odważnych, mądrych, dowcipnych, samokrytycznych, z wglądem i odważnych. Taki ich odwaga polega na tym, że byli gotowi mi po prostu obcemu człowiekowi nagle opowiedzieć o tym, że są nieszczęśliwi dziś, mimo że mają urodziny, albo że zostali właśnie porzuceni, albo że cieszą się, że założyli rodzinę i mają małe, 3-tygodniowe dziecko. Też mam taką fantastyczną Judytę, bohaterkę. No i tak, myślę, że to był ten kawałek mojego uzależnienia. Nie tylko chodziło o pracę, ale też chodziło o kontakt. I tego mi dzisiaj brak, takiej codzienności i tego, że już tego nie dostanę od nich. Tak, już wszystko dostałem, już mam na dysku, już teraz mogę tylko zejść do poziomu zera i z nimi rozmawiać na ulicy, a to już jest troszkę co innego, bo ta forma balkonowej rozmowy miała też dzięki tej zasadzie pełnej wolności dla bohatera, że mógł w ten kadr wejść albo mógł przejść na drugą stronę ulicy, a i też mógł w każdej chwili z niego wyjść. No to był idealny dystans, 5-metrowy dystans społeczny był idealny do takich rozmów. Tak tet-a-tet już ciężej idą takie rozmowy czasem. Tak, wydaje mi się, że to właśnie jest kwestia tego, że byli z jednej strony osobiście blisko, ale z drugiej strony nie za blisko. Ale chciałam zapytać o to, kiedy pan podjął i czy to była trudna decyzja, że już kończymy, czy to było zaplanowane z góry, że jest jakiś termin, kiedy trzeba skończyć? No, założenie było takie, żeby to się zamknęło w jednym roku, no, ale czasem, żeby mieć cały rok przebiegu, to trzeba nakręcić 2 lata, tak naprawdę. Pandemia mi pomogła. W pandemii zrobiłem króciutki film, który się nazywa Maski i ludzie dla HBO Go. O tym, jak reagujemy na pierwszy lockdown, jak się go boimy, jak się nie zgadzamy na restrykcje i obostrzenia. Więc tym samym sprawę pandemii i lockdownu miałem już załatwioną. Nie musiałem tego dawać do dużego filmu. Zresztą nawet nie chciałem. Po prostu uznałem, że on to powinien być film, że ta pandemia jakoś odedrze z jakiejś potencjalnej uniwersalności, że nagle to będzie jakiś taki konkretnie tu i teraz, a chciałem, żeby to było właściwie trochę zawsze i nigdzie. I
ludzie zaczęli nosić maski. Jak zaczęli nosić maski, maseczki, przyłbice i inne, no to już się przestało kleić po prostu z materiałem. Jest 2,5 roku zdjęć. Potem w trakcie rok montażu. Łukasz ma rację, że właściwie to było jak prawie 3 lata tam ten film robiłem. Nawet troszkę dłużej niż 3 lata, tak, tak. Ja chciałam Pawła zapytać, czy jeszcze stoisz z tą mikrofonem, czy to zostało takie uzależnienie, bo myślę, że jest bardzo przykro tym paniom, że ciebie nie spotykają na tym balkonie. Czy wychodzisz tam jeszcze do nich? Jestem dostępny na dole dla nich, jakby co nie. Aktualnie jestem na detoksie, wiesz, po tych 165 dniach zdjęciowych już mam kompletnie sprawę, próbuję zamknąć jakoś dla siebie samego i dla zdrowia mojej rodziny. Bo to było naprawdę obciążające dla wszystkich. Bo nigdy nie byłem w domu, a cały czas byłem w pracy przez 2,5 roku. Wiesz, cały czas uchem byłem gdzieś na ulicy i okiem też. Jak coś się działo nocą ciekawego, no to natychmiast się montowałem na tym balkonie, wiesz, 20 minut i sprzęt był zamontowany i już tam sterczałem od nowa, więc... No więc nie, już czas po prostu zakończyć, wypuścić film. Chodzi, widzowie go oglądają. Fajnie, bardzo się cieszę, że mamy tu pełne sale na Millennium Docs Against Gravity. To największy komplement, tak naprawdę. A czy film wejdzie też do tej wersji online festiwalu? Nie. Nie wejdzie. Nie wejdzie, ale wejdzie do kina, mam nadzieję. To wielka może szkoda dla tych, którzy są w miastach bez kin, ale w takim razie czekamy na pokazy w kinie. No ten film też bardzo tak empatycznie wiąże nas, albo wiąże osoby, które są empatyczne z bohaterami. I zwłaszcza właśnie Robert, ale też Agnieszka, która tam tak bardzo się zbiera, żeby ten kontakt nawiązać i w końcu jej się udaje i potem szuka wzrokiem, przynajmniej tak nam pan pokazuje, że szuka wzrokiem tego balkonu i pana tak obecności. Było. No to niezwykła postać jest. To jest taka postać takiej dziewczyny, kobiety właściwie, która jest totalnie szczera. Ona nie potrafi niczego podegrać ani udawać. Nie ma żadnej na sobie maski. Jest takim człowiekiem bez skóry. I to się wydaje jej słabością, a właściwie to jest jej siła ogromna. Bo każdy z nas ma taką Agnieszkę w sobie gdzieś z kiedyś, z dawien dawna, ale już czasami zapominamy, że ją mamy, bo już nosimy tyle ról w życiu, już się musieliśmy tyle naudawać i podegrać, że ona nie potrafi skłamać. I to jest jedyna postać, która właściwie mi stawia granicę. Ona mówi, no to panu się wydaje, że odpowiem na pytanie, czego ja bym chciała i czego pragną moje marzenia. Tu tak, nie, ja nie odpowiem na to pytanie. Ale czy Robertowi się udało? O to chciałam zapytać. Wiem, że reżyserzy nie lubią tego. Robertowi się udało, tak, tak. On wrócił do swojej żony, do dzieci, do rodziny i mam nadzieję, że układa mu się dobrze. Na to liczę. To w takim razie taką zrobiliśmy dzisiaj podróż. Od opowieści o rodzinie, której Ajdzie nie udało się uratować, do Roberta, który, trzymamy kciuki, odzyskał takie rodzinne życie, o którym marzył. Paweł Łoziński był gościem specjalnym Nowego Tygodnika Kulturalnego. To był 16 nasz odcinek. Polecamy się wszystkim. Mówcie o nas, wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, że wróciliśmy i że jesteśmy. I za dzisiejszy odcinek dziękuję Adam Gawęda, Katarzyna Dziękuję. Borowiecka, Dziękuję. Ewa Świerżewska, Dziękuję. Szymon, chciałam powiedzieć Holzman, ale to Szymon Kloska. Nie wiem, Boże. I Łukasz Maciejewski, Paweł Łoziński. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.